Cześć, jestem Nowy Spiders. Zapraszamy Was na kolejny odcinek z serii Przenoszenie na antenie. Będzie to jeden z najnudniejszych odcinków, ponieważ jedyne co w pojemniku będzie na początku to będzie tor 5-6 cm wysokości. Davus Vespiatus, jeszcze chwilę temu Davus Pantaloris. Nawet my jeszcze kupiliśmy go właśnie jako Davus Pantaloris. Pochodzi z Kostaryki i właśnie tam Was dzisiaj zabierzemy. Czyli przed nami Ameryka Północna. I jak widzicie na zdjęciach, piękne wulkany, i to czynne wulkany, więc trzeba uważać. Piękne plaże, a także słoneczko, wysokie temperatury i podobne warunki musimy zapewnić ptacznikowi w terrarium, aczkolwiek bez wulkanów. W terrarium utrzymujemy temperaturę około 24-30 stopni w dzień, a w nocy troszkę niższa, 20-24 stopnie. I oczywiście odpowiednia wilgotność, wysoka, bo aż na poziomie 75-90%. W naturze ptasznik kopie gniazda pod połamanymi gałęziami. Jak widzicie, my przygotowaliśmy sobie braplast wielkości 19x19x19 cm, czyli taka kostka. Do środka sypiemy torf, tak jak Łukasz mówił na początku, jest to warstwa około 6 cm i oczywiście ptasznik. Pojemnik tej wielkości wystarczy mu spokojnie, bo pająk ten nie rośnie zbyt duży. Samica dorasta do 4-5 cm długości ciała, a z odnóżami do 12 cm. Takie terrarium będzie tymczasowe dla naszego ptasznika, bo łatwiej będzie nam w takim przeprowadzić kopulację. Ogólnie są to takie małe wariaty. Trafiają się osobniki dość agresywne. Ponadto są całkiem szybkie, takie impulsywne. Mają naprawdę szybki zryw i bardzo szybko potrafią wybiegać z kryjówki, więc żeby Was po prostu nie zaskoczył. Ponadto ptaszniki te wyczesują włoski parzące z obwłoka. Jak widzicie, w naszym terrarium nie będzie żadnych dodatkowych kryjówek, bo ten gatunek nie potrzebuje raczej jakichś urozmaiceń. Sam sobie zbuduje piękne gniazdo z sieci i naprawdę będzie co podziwiać, bo pająk sieciuje bardzo, bardzo dużo, robi piękne tunele z wieloma wejściami. Oczywiście jak się już zadomowi, to Wam wszystko pokażemy na zdjęciach, czy też może na jakimś update'cie, jak będziecie chcieli. Ogólnie bardzo fajny ptasznik do obserwacji. Jak mówiłam, tunele piękne, takie majestatyczne. Dodatkowo chętnie pobiera pokarm, ma bardzo ciekawe kolory i połyskujący karapaks. Pająk dorasta dość szybko, bo dojrzałość płciową osiągają samiczki już w wieku 2 lat i mierzą wtedy około 4-5 cm długości ciała. Samiec jest oczywiście mniejszy, ale ogólnie para kopuluje dość chętnie. Jeśli nakarmimy samicę, no to nie powinna być aż tak bardzo agresywna wobec samca. My się z Wami żegnamy. Łapki w górę, jeśli się podobał filmik. Jeśli chcecie więcej takich szybkich przenosin, zostawcie jakiś fajny komentarz. Zmotywujcie nas do działania. A my się teraz z Wami żegnamy. Na razie. Pa!